Była głucha, cicha noc. Spowijała wilgotnym całunem bezludna ulica, rozświetlona pomarańczowym blaskiem ulicznych latarni i łuną miasta odbitą od wiszących nisko chmur. Po prostu czuło się, że coś wisi w powietrzu. Coś nieprzyjemnego. Coś mrocznego. Wrednego. I na pewno nie była to zimna mgła, zamieniająca się na płytach chodnika w szron. Coś miało się stać. W takie nocy jak ta bowiem, zawsze coś gdzieś się dzieje. I zazwyczaj nie jest to nic specjalnie przyjemnego. Kurna. Mruknął Tadek, rozglądając się. Ale nastrój. Jak z sennego koszmaru. Maniek, starszy, choć nieco mniejszy brat Tadka, nerwowo rozejrzał się. Od kilku minut, odkąd wysiedli z autobusu, czuł się naprawdę nieswojo. Ciarki przebiegały mu po plecach i nie tylko tam. W mordę. To było głupie, ale nie mógł pozbyć się wrażenia, iż zamiast znaleźć się na tym lubelskim osiedlu, które obaj znali od dziecka, trafili do jakiejś zakazanej dzielnicy, gdzie lepiej było nie przebywać po zmroku. Takiej, gdzie na przykład na niewinnych przechodniów wyskakują z pobliskich krzaczorów napakowani sterydami dresiarze. Tylko, że na tej nieszczęsnej imprezie, z której właśnie wracali, żadnemu z nich nie udało się nawet odrobinę podpić. Zatem taka beznadziejna pomyłka, rodem z jeszcze bardziej beznadziejnej komedii, zwyczajnie odpadała. Północy jeszcze nie ma, mruknął. A tu zobacz, jakie pustki. Nawet nikt z psem nie łazi. Chodźmy szybciej. Odparł Tadek, wbijając ręce do kieszeni trochę zbyt cienkiej na tę porę roku kurtki. Trochę marznę. Maniek nie odpowiedział. Właśnie w kiepskim świetle pobliskiej latarni odczytał nazwę ulicy z tabliczki na mijanym bloku, nie bardzo wiedząc, czemu to robi. Oczywiście była to ulica, na której się wychowywali i z przyczyn finansowych nadal mieszkali wraz ze starzejącymi się oraz zdziwaczającymi coraz bardziej starymi. Wzruszył ramionami. Następnie przyspieszył kroku, aby dogonić wyprzedzającego go nieco brata. Jeszcze 2 minuty musiało trwać, zanim dotarli do właściwego bloku. Było to gdzieniegdzie obłożące z cynku 10-piętrowe pudełko. Tu i ówdzie straszące udającymi graffiti bohomozami. Potem po kilku schodkach w górę i Maniek w głupim odruchu omal nie nadusił przycisku domofonu. Jego ręka zawisła pod klawiszem z numerem 42. U nas w oknach ciemno. Nie? Starzy śpią? Tadek cofnął się, aby spojrzeć w górę. Ciemno. Pewnie śpią. Nie masz kluczy? Nie od domofonu. Staremu dałem, bo znów swój zgubił. On kiedyś własną głowę zgubi. Ja chyba mam swoje. Mruknął Tadek i czymś się zabrzęczał. Kluczami na łańcuszku przypiętymi do szlufki spodni. Suń się do otworze. Zamek zachrzęścił. Zgrzytnął. A 2 sekundy później obaj znaleźli się na ciemnej klatce schodowej. Maniek namacał na ścianie obok wyjścia przycisk czasowego włącznika światła. Następnie wdusił go. Światło tylko mignęło. Wcisnął znowu. Zaskoczyło dopiero za 3 razem. Jarzeniówki na klatce schodowej zamigotały, ale po chwili zapłonęły normalnym blaskiem. Któraś z nich brzęczała cicho, który to dźwięk wydał się nagle Mańkowi dość niesamowity. Może dlatego, iż miał wrażenie, że odbija mu się rezonansem po wnętrzu czaszki. Kurde, ale jaja. Stwierdził tymczasem Tadek, naciskający na klamkę drzwi wejściowych. Te drzwi się zatrzasnęły. Sam zobacz. Nie można otworzyć. Zostaw je. Jutro ktoś to zgłosi administracji. Albo wyważy, jeśli zapomni, że tu też jest tylne wyjście. Może jakieś dzieciaki coś zmajstrowały, bo uważały, że to zabawne. Takie, jakimi oni niegdyś byli. Nie takie pomysły się ich wtedy trzymały. Może. Maniek chciał coś jeszcze chyba powiedzieć, ale urwał, ponieważ akurat zgasło światło. Gdy brzęczenie którejś z jarzeniówek na korytarzu ustało, a rezonans pod czaszką zniknął, cisza nagle stała się niemal nie do zniesienia. Maniak tylko westchnął, zatrzymując się w połowie drogi do wind. Jakaś folia zaszeleściła mu pod stopami. Już włączam. Rzucił Tadek po prostu. Światło zapłonęło. Ponownie zamigotało.
Brzęczenie jednej z neonówek pojawiło się także. Tadek odczekał chwilę przy włączniku z dłonią na przycisku, dopiero potem ruszył ku windom w ślad za Mańkiem. Nie tylko ze światłem. Warknął w pewnym momencie brat Tadka. Wściekle wduszał przycisk przywołania kabiny, ale jak na złość nic się nie działo. Szlak by trafił. Ciszej. Ludzie już pewnie śpią. Ta cholerna winda nie chce zjechać. Jak to nie chce? No nie chce. A druga? Przecież mamy tu dwie windy. Druga też nie. Nobie próbowałem wzywać. Gdzieś tu była tabliczka z numerem pogotowia dźwigowego. Przecież nie będziemy teraz dzwonić i jeszcze czekać, aż ktoś raczy się pojawić. Trudno. Tadek wzruszył ramionami, spoglądając w stronę przejścia na klatkę schodową. 7 pięter w górę to i formę trochę złapiemy. Mańkowi przeszło przez głowę, że właściwie wypadałoby zawiadomić pogotowie dźwigowe. Nawet pomimo dzikiej godziny. Ot, choćby ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Miał czasem jej napady. Choć była przecież tak niepopularna. A nawet budziła podejrzliwość. Tadek wyczuł wahanie brata. Chodź, idziemy. Zadzwoni z mieszkania jak jakiś porządnicki. Włożenie po schodach jeszcze nikogo nie zabiło. To znaczy, ja nie słyszałem. Trawiony jakimś wewnętrznym niepokojem Maniek jeszcze raz spróbował przywołać windę. Potem ruszył za bratem, który właśnie zniknął w drzwiach klatki schodowej. Zamierzał też jeszcze przez moment rozejrzeć się za tabliczką z numerami alarmowymi. Ale koniec końców dał sobie z tym spokój. Zwłaszcza, że Tadek znowu go ponaglił. Idę. Burknął tylko w odpowiedzi. Niecałe pół minuty później natknęli się na kota. Kot jak kot. Jaki jest kot, każdy widzi. Ten był góry i najprawdopodobniej należał do Adamiaków z 4. piętra, którzy koty kochali aż za bardzo. Co nie przeszkadzało im w obdarzaniu trójki swych futrzastych i miałczących pociech aż zbyt wielką swobodą, graniczącą z nieodpowiedzialnością. Bury kot Adamiaków, przeraźliwie wytrzeszczając ślepia, siedział całkowicie nieruchomo w progu 1. półpiętra. Jakby go tam wmurowano. Maniek nie był pewny, ale chyba w błyszczących ślepiach dostrzegł coś jakby strach. Tego kota coś przeraziło nie na żarty. Może jakiś pies? Pewnie to bydle z 3. piętra. Tam mieszkał z kolei pewien wróg kotów, a przy tym miłośnik owczarków niemieckich. Łączyło się to dość nieciekawie. Idziemy. Zakomenderował po chwili gapienia się na zesztywniałego kota. Kotu nic nie będzie. Nienaturalnie zesztywniały kot został tam, gdzie go zastali, a oni sami powędrowali wyżej. Gdyby któryś z nich się obejrzał, ujrzeliby, że kot nie wytrzymał nerwowo, co zaowocowało rozszerzającą się wokół niego kałużą moczu. Ale zwierzę nawet mimo tego nie zamierzało opuszczać swego posterunku, tkwiąc tam zesztywniałe z przerażenia. Światło zgasło ponownie, gdy dotarli prawie na 4. piętro. Ciemność, pomimo znajdujących się tu okien, przez które teoretycznie powinno wpadać nieco światła z zewnątrz, była niemalże namacalna. Wydawało się być wręcz gęsta, niczym czarna farba. Ten kontakt nie powinien utrzymywać dłużej światła? Zapytał Tadek. W ciemności słychać było, iż kmera energicznie w kieszeniach kurtki. Maniek pomyślał, że być może powinni dotrzeć nawet do 6. przy włączonym świetle. Ale pewny nie był. Za to był pewny, że windy powinny reagować na wezwania, a drzwi wejściowe nie powinny się zatrzaskiwać na amen. Nie powiedział jednak nic, a zamiast tego wetknął rękę do kieszeni spodni, aby z niej wygrzebać starą, już nieco pokieroszowaną komórkę. Wcisnął jeden z jej klawiszy, a mrok został rozproszony przez blady poblask ciekłokrystalicznego wyświetlacza. Aleś ty cwany. Mruknął Tadek, trzasnęła zapalniczka, drgający płomień rzucił na ścianę plątaninę drżących cieni. Światła było nawet całkiem sporo, ale to też szpanerska, metalowa zabawka made in China bardzo szybko zaczęła się niebezpiecznie rozgrzewać. Tadek zaklął pod nosem. Maniek obejrzał się tylko na niego.
Zapalniczka zgasła, a oni ruszyli w górę, oświetlając sobie dalszą drogę po światło z wyświetlacza komórki. Żaden z nich nawet nie pomyślał o wyjściu z klatki schodowej i poszukaniu włącznika światła. Albo też obaj doszli do wniosku, że byłoby z tym więcej zachodu niż z dalszym marszem w górę. Wobec powyższego po prostu parli w górę, w akompaniamencie odgłosu swoich kroków na nierównych schodach i nieznacznie przyspieszających już oddechów. Nagle Maniek zatrzymał się przed podestem kolejnego piętra tak gwałtownie, że Tadek zwyczajnie na niego wpadł. Ej, co jest? Słyszałeś? Zapytał Maniek. Słyszałeś to? Czy mi się zdawało? Że niby co? Nie wiem właśnie. Odparł Maniek. Coś dziwnego po prostu słyszałem. Kurde, może w którejś windzie ktoś ugrzązł między piętrami i wołał. Tadek już miał na końcu języka jakąś zgryźliwą uwagę w stylu: wydaje ci się, bo rośniesz. Albo było już chyba jednak o kieliszeczek za dużo. Lecz powstrzymał się. Był co prawda zirytowany, lecz nagle po prostu stwierdził, że cała ta sytuacja jest dość nieprzyjemna. Do tego wystarczająco surrealistyczna, bez jego głupich komentarzy. Zamiast tego odpowiedział: nic nie słyszałem. Tu są rury na wierzchu. Poniosło coś po nich i tyle. Do tego echo jeszcze. Naprawdę słyszałem jakby wołanie. Idź lepiej. Ja nic nie słyszałem. Maniek bez słowa ruszył w górę. Jego także zaczynało to wszystko drażnić. Durna, niemal surrealistyczna sytuacja. Pokonali jeszcze jedno piętro w nikłym świetle, jakie generowała komórka, zanim ponownie otworzył usta. Poinformował tatka, że znajdzie jakąś latarkę, jak tylko wejdą do mieszkania. Następnie sprawdzi, czy któraś z kabin nie utkwiła pomiędzy piętrami wraz z jakimś spanikowanym sąsiadem. Tadek wywrócił tylko oczami. Rób co chcesz. Ja zasuwam prosto do łóżeczka. Jeszcze chyba tylko jedno piętro. O ile nie popieprzyliśmy rachuby. Jakoś dotąd nie zauważyłem, że są tak wysokie. Maniek wzruszył ramionami. Wreszcie wgromolili się na siódme, docelowe piętro, gdzie w ciemności odetchnęli z wyraźną ulgą, że to już prawie koniec. Jeszcze tylko korytarzem w lewo obok wind. Potem w głąb następnego korytarza i będą na miejscu. Maniek w duchu podjął zobowiązanie, że już nigdy nie będzie wyśmiewał się z nikogo, kto dostanie zadyszki na schodach. Nie żeby miał zwyczaj wyśmiewać się z kogokolwiek, lecz przecież co to przeszkadzało podjąć takie zobowiązania? Swoją drogą nie spodziewał się, że zaledwie 7 pięter można w ogóle poczuć w kościach. W końcu jako szczeniak lubił czasem zbiec w dół lub wbiec w górę po tych schodach, ale widać miał wówczas lepszą formę. A może tu chodziło tylko o to, że wówczas robił to z własnej nieprzymuszonej woli, a teraz został zmuszony przez okoliczności. Wyszedł z klatki schodowej za tatkiem, który ruszył w dalszą drogę, nie czekając na niego. Tadek mamrotał coś pod nosem, szukając po omacku na ścianie przewindar włącznika światła. A potem... Potem Tadek gdzieś zniknął. Po prostu wsiąkł jak kamfora. Daddy, nie rób ty sobie jaj. Gdzie się chowasz? To mało zabawne. Roztopił się. Wyparował. Kosmici go porwali? Było to w ogóle niezabawne. Dupek pewnie się schował i ma teraz radochę. Nawet dość podobne do niego. Facet miał takie głupie pomysły, że czasem się słabo robiło. Czy młodsi bracia zawsze tak mają nawalone w głowach? Cholera. Warknął w ciemność Maniek. Zaczął macać po ścianie w poszukiwaniu kontaktu, jednocześnie usiłując dostrzec cokolwiek poza mdłą plamą światła z wyświetlacza swojej komórki. Wcale nie jesteś śmieszny. Udało mu się wreszcie znaleźć ten nieszczęsny włącznik. Natychmiast pstryknął nim. Coś na dnie jego umysłu sprawiło, że nawet niespecjalnie się zdziwił, gdy zimny blask jarzeniówek nie rozświetlił upiornej ciemności korytarza. Nie był może zdziwiony, lecz teraz dopiero zaczął czuć się naprawdę nieswojo. Mało powiedzieć, że żołądek ścisnął mu się nieprzyjemnie, a po plecach pełzły mrówki. Raczej żołądek zamienił się w kamień, a wzdłuż kręgosłupa spacerowała co najmniej stonoga.
Czuł, że nie jest sam. No jasne, że nie jesteś sam, ty ofiaro. Przeleciało mu przez głowę. Gdzieś tu schował się przecież jego niezwykle dowcipny braciszek. Coś w jego głowie, taki wredny diabełek, mówił mu jednak, że to wcale nie brata wyczuwa. Wyłaź, głąbie! Warknął nerwowo, świecąc wokół swoją komórką. Rany. Czemu tu było tak cholernie ciemno? Przecież były tu okna, przez które powinien wpadać z zewnątrz jakiś blask księżyca, ulicznych latarń, z okien innych budynków. Nie jesteś ani trochę zabawny. Okna. Okna powinny wpuszczać tu jednak trochę światła, nawet późną nocą. Popatrzył w stronę, gdzie jedno ostatnio było, na ile pamiętał. Było ono wysokie i znajdowało się niemal na wprost tych bardziej odległych od niego drzwi szybu windy. Ile to było? Góra 10 metrów? Nawet nie zdawał sobie sprawy, że zaczął iść w tamtą stronę, póki nie zorientował się, że jego nogi się poruszają. Chwilę potem, prawie nie pamiętając o braciszku dowcipnisiu, dotarł do okna, a światło z wyświetlacza komórki odbiło się w brudnej szybie. Czyli okno tu było. Nie zamurowano go ostatnio. Więc czemu... Nie w mordyjerze. To przecież niemożliwe. Czemu? Czemu za oknem nic nie było? Tylko ciemność. Absolutna ciemność. Ciemność z rodzaju tych, które niemalże można dotknąć. Albo nawet kroić. Przecież po przeciwnej stronie ulicy powinien znajdować się bliźniaczy blok mieszkalny. W kilku oknach przynajmniej powinno się palić światło. A nawet jeśli jakimś cudem nie, bo akurat elektrownia zastrajkowała, to sam budynek powinien być mimo wszystko widoczny. A tymczasem nic. Po prostu gęsta, namacalna ciemność. Niemal dotknął nosem szybę, usiłując spojrzeć w dół na ulicę, a potem w bok, wzdłuż ścianę budynku, dzięki czemu powinien dostrzec światła samochodów na czteropasmówce przebiegającej obok osiedla. Ale tam była tylko ciemność. Kot. Czego ten cholerny kot tak bardzo się wystraszył? I czy chciał to wiedzieć? Szarpnął się do tyłu. Ogarnęło go jakieś obezwładniające, atawistyczne uczucia. Miał wrażenie, że widzi ten pierwotny mrok sprzed początków wszechświata, zanim nie nastąpił wielki wybuch. I że w tym mroku coś jest. Coś, co narodziło się przed wspomnianym wielkim wybuchem. Zbyt dużo naczytałeś Lovecrafta, koleś. Wali ci na dekiel i tyle. Kij ci w ryj. Mruknął pod adresem tatka. Następnie nienaturalnie szybkim krokiem ruszył w kierunku korytarza, gdzie znajdowało się ich mieszkanie. Raz czy dwa podbiegł kawałek. Czuł, że musi znaleźć się u siebie. Że jeżeli tam dotrze, wszystko to okaże się ułudą. Może nawet snem. Zwolnił przed wejściem we wspomniany korytarz, starając się przygotować na ewentualny wyskok tatka, który gdzieś się tu musiał czaić, starając się przy tym nie śmiać. To byłoby nawet podobne do niego. Tadza jednak nie było. Maniek znacznie przyspieszył kroku. Boże, skąd ta ciemność za oknem? Awaria elektrowni? Impuls elektromagnetyczny, który wszystko załatwił, jak bywało w różnych apokaliptycznych opowieściach? I gdzie ten w dupę rąbany Tadek? Dopadł w końcu właściwych drzwi. Trzecie z kolei po lewej stronie. Na końcu owego korytarza także znajdowało się okno. Unikał patrzenia prosto w tamtą stronę, ale i tak zauważył, że i tam nie widać żadnych świateł. I to pomimo tego, że na wprost tegoż okna znajdował się kolejny blok. Nerwowymi ruchami zaczął odpinać od paska niepraktyczny bralok z kluczami, co zaowocowało dość głośnym brzęczeniem, a do tego trwało dłuższą chwilę. Przy pomocy dotyku zorientował się, który z kluczy jest tym od zamka w drzwiach mieszkania, a który od skrzynki pocztowej. Następnie przeświecając sobie komórką, wpakował właściwy kawałek metalu w zamek i dwa razy przykręcił. Zamek zawsze był zamykany na dwa razy. Kurde, jemu się wydawało, czy ktoś się z niego zaśmiał. Znieruchomiał z dłonią na klamce.
Znów zdawało mu się, że na krawędzi słyszalności słyszy coś jakby chichot. Tadziu, ty dupku! Powiedział głośno, głównie po to, aby przekonać samego siebie, że to tylko chore poczucie humoru jego brata, który gdzieś tutaj czai się w mroku. Raczej chore poczucie horroru. Natychmiast pożałował tej myśli. Skrzywił się i nacisnął klamkę. Drzwi skrzypnęły i otworzyły się pchnięte przez Mańka, otwierając drogę do ciemnego, cichego przedpokoju. Zaświecił w jego głąb komórką, ponieważ nagle wydawało mu się, że dostrzega tam coś, czego zdecydowanie nie powinno być w mieszkaniu, które znał od małego. Coś lodowatego wpełzło mu na krzyż. Zmroziło nerki. Niebezpiecznie poluźniło mięśnie zwieracza. To chyba był strach. Ale strach pierwotny, jakiego dotąd nie było mu dane poznać. Bowiem w ciemności przedpokoju nastąpiło poruszenie. Delikatne, ledwo zauważalne, ale jednak z całą pewnością było tam coś, co nie było grą cieni. Mroczna, poruszająca się ciemność. Co to miało być? Zmroziło go. Zwyczajnie zmroziło. Mimo wszystko dokonał olbrzymiego wysiłku i zmusił się, aby postąpić krok do przodu, następnie wyciągnąć rękę z komórką, aby spróbować rozjaśnić ten mrok, który gromadził się za progiem drzwi. Niczego nie rozjaśnił. Zrobiło się jeszcze ciemniej. Ciemność przedpokoju wręcz zagłębiła się. Naprawdę poruszyła się. Maniek szarpnął się do tyłu na przeraźliwie miękkich nogach, prawie mocząc spodnie. Mrok sprzed początków świata ruszył na niego. Płynnie i łagodnie. I w absolutnej ciszy począł się zbliżać. Jeszcze dwa kroki w tył, aż dotknął plecami drzwi po przeciwnej stronie korytarza. Otrzeźwiło go to w pewnym stopniu. Obudziło jakąś atawistyczną siłę, która nakazała mu brać się w garść i uciekać. Uciekać i nie oglądać się za siebie. Byle dalej od tej ciemności. Byle dalej. Skądś wiedział, że tak postępował człowiek pierwotny, gdy natknął się na to w pradawnych, zapomnianych czasach. Gdy to być może miało nawet swoje budzące powszechną grozę imię. Nie kontrolując już siebie, oddając się instynktom z początków ludzkości, Maniek runął biegiem przez korytarz. Omal nie przewrócił się przez jakąś wycieraczkę, ale ledwo to zauważył. Wypadł z korytarza i rzucił się w stronę klatki schodowej, pragnąc już biec po schodach w dół, ku wyjściu. W tym momencie nawet nie myślał o tym, iż nie tylko główne wejście mogło się zablokować, a chciał po prostu uciec. Towarzyszyło mu nikłe światło z wyświetlacza komórki, rozpraszając mrok na zaledwie parę metrów. A i to kiepsko. Jak bardzo pragnął światła. Tak naprawdę wiedział, że nie ma szans. Że ciemność dopadnie go i już nic nie będzie ważne. Czuł niemalże fizycznie jej mroczny oddech na plecach. Jeszcze chwila. Jeszcze sekunda. Może dwie lub trzy. Cztery w wypadku najlepszym z najlepszych. Mańka znalazł niejaki Henryk Szczęsny, pijak z drugiego piętra. Akurat postanowił wybrać się po zaopatrzenie do pobliskiego sklepiku, jako że akurat skończył mu się zapas napojów wyskokowych. Windy nie działały, wobec tego musiał skorzystać z klatki schodowej, tak w drodze na dół, jak i w drodze powrotnej pół godziny później. To właśnie wtedy, gdy wspinał się ponownie na górę, psiocząc na sąsiadów, którzy byli zbyt leniwi, aby wezwać kogoś do tych wind, coś sprawiło, że spojrzał w górę. Nawet w jego sfatygowanym alkoholem umyśle pojawiła się pewna doza niepokoju, gdy zobaczył czyjąś rękę zwisającą ze schodów, nieco ponad trzecim piętrem. Chwilę się wahał, ale potem, brzęcząc butelkami, podgałował na górę. Mańkowi nie można było już pomóc. Miał skręcony kark. Wyglądało na to, że spadł ze schodów. Niedługo potem znaleziono jego młodszego brata, Tatka, który wpadł do szybu windy na siódmym piętrze. Nie wiadomo czemu i jakim cudem drzwi windy były otwarte, mimo że kabina stała na ósmym, przez co Tadek spadł aż do piwnicy. Jedna z policyjnych teorii mówiła o tym, iż Maniak zabił swego brata, wpychając go do szybu.
ale było w niej zbyt wiele niejasności, aby mogła się utrzymać. Prawdę znał tylko pewien bury kot, który już nigdy nie wrócił do swoich właścicieli, ani nawet nie zbliżył się do bloku, w którym oni mieszkali. Jedynie ów kot poznał prawdę o ciemności, a do tego przeżył. Do końca swego kociego żywota miał już obawiać się ciemności, która dotąd wydawała się tak przytulna.